Halo, halo, witajcie. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że możemy rozpoczynać ten dzień razem. Możemy skupiać się na Bożym Słowie, na naszym Tacie w niebie. Możemy wspólnie budować swoje serca modlitwą, ale również dobrym słowem, które tutaj jest wypowiadane bardzo hojnie. W komentarzach pod moimi filmami prawie nie ma hejtu, prawie nie ma jakichś obraźliwych komentarzy czy słów. Jest to naprawdę wielkim błogosławieństwem. Naprawdę bardzo rzadko coś kasuje, coś, co ma wymiar taki naprawdę bardzo niesmaczny, tylko wtedy zostawiam opinie, które są krytyczne, ale kulturalne. I naprawdę nie ma zbyt wiele osób, które zadają sobie trud, żeby tutaj mącić, więc dziękuję Ci Boże bardzo za to. Okej, zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj słowo, które jest niby banalne, ale jest jakbym podsumowaniem życia. Jest taką kwintesencją. Często taką kwintesencję znajdujemy w Księdze Przysłów, często też w psalmach. I ja osobiście bardzo lubię ten rodzaj takiego syntetycznego myślenia, takiego skrótowego, gdzie jest mało słów, a bardzo dużo treści. I dzisiaj sięgniemy do 12 rozdziału i przeczytamy 25 werset. Troska w sercu człowieka przygnębia je, a dobre słowo je rozwesela. Niby oczywiste, niby banalne, ale tak sobie myślę, że my mamy moc nad tym, co się dzieje w naszym sercu. Bo czasami ludzie myślą, że nie mają nad tym władzy, że to jest po prostu coś, z czym się rodzimy. Jedne osoby są po prostu takie wesołe z natury, inne są smutne, jedni ludzie lubią myśleć o rzeczach takich przygnębiających, inni z kolei kierują swój wzrok na jakby patrzą optymistycznie, tak kierują rzeczy, kierują swój wzrok na pozytywne sprawy, widzą te pozytywy. No i jedni tak mają, a drudzy tak i nic z tym nie można zrobić. Ale ten werset mówi coś innego. Zobaczcie, troska w sercu człowieka przygnębia je. Czyli co? Serce jest przygnębione z powodu troski. Tak? Jeżeli ty skupiasz się na trosce, jeżeli ty bierzesz tą troskę, jeżeli ty o niej rozmyślasz, to w ten sposób obciążasz swoje serce. Czyli to, co myślisz, wpływa na to, co potem masz w sercu. Jak gdyby tego swojego wewnętrznego człowieka możesz albo obciążyć, albo rozweselić. Dobre słowo rozwesela. Dobre słowo rozwesela. I oczywiście wiemy o tym, że my możemy wypowiadać dobre słowa i one będą rozweselały innych ludzi. To jest nasz obowiązek, żeby mówić słowa, które podnoszą, które budują, które rozweselają, które pokazują, co jest prawdą, tam, gdzie jest życie, tam, gdzie jest energia, tam, gdzie od Boga pochodzi ten pierwiastek życia, który On daje. My możemy te słowa wypowiadać, słowa życia. Ale również my możemy słuchać takich słów, czyli celowo, intencjonalnie wybierać takie miejsca, gdzie możemy usłyszeć słowo, które będzie dawało nam życie. I kiedy otwieracie YouTube'a, tak jak teraz, macie do wyboru różne rzeczy do słuchania, do oglądania, tak? Możecie posłuchać wiadomości, możecie posłuchać o tym, dlaczego gdzie na świecie dzieją się jakieś zbrodnie albo okropne rzeczy. Możecie zobaczyć jakiś reportaż na temat potworności, które się dzieją w Afryce. Możecie obejrzeć jakiś filmik, gdzie są, nie wiem, kabarety, powiedzmy, tak? Ktoś się tam naśmiewa z kogoś i tak dalej. Albo możecie wybrać takie miejsce, gdzie będzie padało słowo budujące. Słowo, które pochodzi od Boga. Tam nie musi ktoś wypowiadać słowa Bóg, ale jeżeli ktoś jest inspirowany przez Boga, będzie niósł wolność swoimi słowami. Będzie niósł zrozumienie głębsze. Będzie pokazywał szerszy kontekst tego, co się dzieje na świecie. Nie będzie skupiał się na emocjach, na wywoływaniu silnych emocji, zazwyczaj negatywnych albo pozytywnych, ale takich płytkich, ale będzie skupiał się na tym, by te słowa pochodziły, żeby były mądre, tak? Żeby one miały źródło swoje w Bożym sercu. I to jest ciekawe, ale nawet ludzie niewierzący mogą odczuwać, co jest dobre, co jest złe i iść właściwą ścieżką, jeszcze nie uznając Boga w taki formalny sposób, ale w swoim sumieniu odbierają, co jest dobre, co jest złe. Idą za tym Bogiem w sumieniu.
A mogą też być chrześcijanie, którzy formalnie, otwarcie przyznają się do Boga, ale swoje sumienie mają tak pokręcone, jeszcze nie uzdrowione przez Boga, że nie wiedzą, co jest dobre, co jest złe i mogą wypowiadać słowa, które są szkodliwe. Dlatego to słowo dzisiaj uczy nas, po pierwsze, żeby samemu wypowiadać dobre słowa, nie obciążać innych troskami, nie opowiadać innym, jak to jest źle w Polsce, jak to jest ten system źle urządzony i ci rządzący są fatalni i jak to się źle dzieje i dokąd to wszystko zmierza. No chyba, że mówisz o tym tylko po to, żeby pokazać jakieś rozwiązanie tego problemu albo żeby zrobić wstęp do modlitwy. Jeżeli to jest twoją intencją, to tak. Ale jeżeli chcesz tylko ponarzekać, jeżeli chcesz tylko stwierdzić coś, co jest oczywiste, co będzie tylko obciążać serca ludzi, to lepiej zamilknij. Jeżeli chcesz iść Bożą drogą, to mów słowa, które dają życie, które dają rozwiązania. Słowa, które pochodzą od Boga, które nie są pustym stwierdzeniem faktu, że coś jest nie tak, ale które pokazują, jak naprawić, jak zbudować to, co zostało zburzone, jak wyjść z problemu, jak opuścić ciemność i wejść w stronę światła. Tak więc z jednej strony mówmy takie słowa, a po drugie szukajmy miejsc, gdzie sami możemy doświadczyć zbudowania. Słuchajmy takich ludzi, którzy nas podnoszą, którzy nas budują, którzy pokazują właściwy kierunek, którzy nie będą nas obciążać bez powodu. W jakiś sposób to jest dla wielu ludzi atrakcyjne i tak po prostu lubią być w takim klimacie narzekania ciągle, to tamto i po prostu jak uzależnienie to działa. Musimy się z tego wyrywać i świadomie umieszczać w środowisku, gdzie słyszymy słowa mądre, pokrzepiające, podnoszące. Nie chodzi o jakąś pustą pociechę. Pustą, na zasadzie będzie dobrze, będzie dobrze. Nie, będzie dobrze dlatego, że jest Bóg, dlatego, że Bóg jest dobry, dlatego, że Bóg o mnie dba, dlatego, że Bóg jest wielki, nie opuści mnie, kocha mnie, oddał swoje życie za mnie. Ja wkładam swoją rękę w Jego rękę i dlatego będzie dobrze. Wiecie, Bóg nie daje nam pustej pociechy. On opiera słowa pocieszenia na czymś bardzo konkretnym, na tym, kim sam jest, na Jego własnym charakterze. I my również powinniśmy szukać takich miejsc, takich ludzi, gdzie takie słowa są wypowiadane, żebyśmy mogli rosnąć wewnętrznie, żebyśmy mieli siłę, ponieważ złe słowa, negatywne słowa wysysają z nas energię, także nie jesteśmy wtedy nic w stanie zrobić, a dobre słowa pompują w nas energię. Panie Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie, żebyś uleczył nasz język, nasz sposób postrzegania również, byśmy nauczyli się odróżniać słowo dobre, budujące, to, które pochodzi od Ciebie, od tego, które jest puste, które jest albo wysołkowato, właśnie takie próżne, albo jest przygnębiające, takie pseudo mądre, ale tak naprawdę też puste w swoim smutku i przygnębieniu i rozrapywaniu ran. Nie chcemy iść w żadnym z tych kierunków, chcemy, żebyś Ty do nas mówił, chcemy budować swoje życie na Twoim słowie, które jest wypowiadane przez innych ludzi i które jest wypowiadane przez nas samych. Tobie niech będzie chwała przez to, co mówimy i czego słuchamy, ponieważ Ty jesteś dla nas najważniejszy. Modlimy się w drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A teraz czas na Was, byście w komentarzu napisali, w jaki sposób można wypowiadać takie słowa. Czy mieliście takie doświadczenie w swoim życiu, że powiedzieliście komuś coś, co go podniosło, w jakich to było okolicznościach, albo sami doświadczaliście tego, że po prostu jakieś jedno zdanie, czy jedno słowo czasami potrafiło Was wyciągnąć z jakiegoś sposobu myślenia, z jakiegoś stanu emocjonalnego i uratować, jak gdyby, tak? Wyciągnąć Was na powierzchnię, że oprzytomnieliście i zdaliście sobie sprawę, że rzeczywistość jest jednak inna i dało Wam to nadzieję, dało Wam to energię. Proszę, napiszcie w komentarzu, czekam jak zwykle na to, co myślicie i czego doświadczacie i widzimy się jutro.